Gotowi? Gotowi, jedziemy. Panie Misio, ojcze, o namaszczenie na to kazanie i modlę, żeby to było przekazane jasno, wyraźnie, żeby to dotarło do wielu wierzących, żeby wierzący stanęli nie tylko z tymi informacjami, które sami mają, ale stanęli do modlitwy, stanęli do ataku na diabła, do walki duchowej, do sprzeciwstawiania się ekumenizmowi i temu, co się dzieje w poszczególnych denominacjach, a szczególnie u Zielonkowców charyzmatyków, bo ja nie reprezentuję wszystkich denominacji. Ja reprezentuję Zielonkowców charyzmatyków, z nimi się utożsamiam, wielu z nich znam i nie mówię, że wszystkich się utożsamiam, co oni dzisiaj robią, ale utożsamiam się najbliżej, to są najbliższe Nowy Testament, jeśli popatrzę na Nowy Testament, Dzieje Apostolskie, to są najbliższe denominacje, które powinny być, to co z nimi się robią, ich liderzy i tak dalej, jest inną kwestią. Ojcze, daj mi odwagę, daj mi potężne głoszenie i niech przekonanie przyjdzie i niech pytanie zostaną zadane, które potrzeba zadać. Tak jak już mówiłem w wielu kazaniach, możecie sobie iść na stronę Antyekumenia, możecie tam znaleźć odnośniki na oficjalny kanał na YouTube, możecie sobie znaleźć inne strony, które, na których również są, jest wiele informacji. I tak powiem wam, analizując kierunek Kościoła Zielonkowego i charyzmatycznego, to poniekąd patrząc, dodając sobie, wiecie, pamiętacie, jak byłem mały, to miałem taką, są różne tego typu rzeczy, ale taka jedna z, dla dzieci takie robią książeczki i w książeczce jest zadanie dla dziecka, połączyć kropeczki. Jak dziecko połączy kropeczki, to ma obraz, to nagle się rysunek tworzy. I kiedy analizuję, a nie łączycie kropeczek, żeby ktoś nie myślał, ale pewna analogia, pewien obraz, żebyśmy sobie zobaczyli. Jak mamy kropeczki i połączymy je ze sobą, mamy pewne dowody, je połączyć, to nam się formuje obraz. Jak ja tak analizuję, od wielu lat analizuję to, co niektórzy ludzie pośród Kościoła Zielonkowego charyzmatycznego robią, to powstaje pewien obraz i ten obraz jest jeden tylko. Kierunek, który chcą, na początku wypada dodać, że to, co powiedziałem, to nie znaczy, że każdy Zielonkowiec to robi i każdy charyzmatyk to robi, ja o tym nie mówię. Ja mówię o kierunku, który tak zwani liderzy, niektórzy liderzy, dodając, nie mówię, że wszyscy, nie, bo ktoś mi nie mówił, że ja mówię, że wszyscy Zielonkowcy już teraz idą, ale niektórzy liderzy w Kościele Zielonkowym charyzmatycznym, ich działania, ich obecność na czołowych świętach, imprezach, festiwale, jakkolwiek to chcecie nazwać, katolickich, ich udział w między... Już dzisiaj, tak jak powiedziałem w poprzednim kazaniu, ekumenia nabiera pędu. To już nie jest nawet tylko próby, wiecie, koci łapci z Rzymem i próbowanie udawania, że Rzym nagle, wiecie, udajemy, że w Biblii tam coś nie było napisane, że Pan Jezus oko cię przymknął i tak dalej. To już nie tylko to już jest, ekumenizm się formuje w taką formę, jaką diabeł od początku chciał. A zatem mamy ruch, już nie, ekumenizm w Polsce już i na zagranicą zajmuje i zawsze się zajmował. Światowa Rada Kościoła od początku zajmowała się, celem był ekumenizm międzyreligijny. Nie chodziło o postrzeg, żeby, bo oni mówili, przyszli do protestantów, że oni tam rzekomo nakłamali im, zaciemniali oczu i to liderstwo najbardziej ślepe, najbardziej słabe psychicznie, najbardziej słabe, najbardziej bojące się z cokolwiek skonfrontować, oni zaraz poszli, bo bali się, że ich oskarżą. I tak ich złapali, tak wiecie, na myszy się zakłada łapka na myszy, troszeczkę jakiegoś tam spleśnionego serka położymy i mysza zaraz, jak głupia mysza, to zaraz polecie i głowa obcięta, prawda? Albo złapana ta mysza i się szarpie na tej łapce. Tak samo ich złapali.
Kierunek, kiedy ja tak obserwuję przez lata, ja nie mówię o jednym wypadku, że jakiś tam pastor się pomylił. Jeśli się pomylił, może się czasami zdarzyć. Wiecie, mamy ludzi naiwnych. Diabeł robi duchy różne zwodnicze, jest napisane w Biblii, chodzą i próbują manewrować i może ktoś się złapał, raz był na komendzie. Ja tych nawet ludziach nie mówię, a później się opamiętał, jeśli tak było. Niech tam. Ale ja mówię, patrząc na to, co się dzieje, patrząc na jednocześnie taka postawa jest w Kościele Świątkowym Charyzmatycznym. Nikt się nie opowiedział, że oficjalnie Kościół coś tam robi. Nie ma w dokumentach, że Kościół Świątkowy i tego i tamtego. Tych wytycznych, te wytyczne możecie zrozumieć, jeżeli przeanalizujecie. Wielu z was dużo widzi. Przeanalizujecie poszczególne rzeczy, które oni przez cały rok robią. Jak się zaczyna rok, w trakcie roku i na koniec roku, ja wam gwarantuję, wielu z nich planuje kolejne, oni tam zaprzeczą. Pani Jańczuk i ci inni, oni zaprzeczą, że oni chodzą na ekumen. On tam już, on podejrzewa, że już na następny już planuje na ekumenizm pójść. To są ich plany, oni tak robią. Bo oni tak robią, żeby zyskać na czasie i próbować, czy im się uda przeforsować może w tym pokoleniu kierunek pójścia do Światowej Rady Kościołów. W Światowej Radzie Kościołów jest kilka historycznych protestanckich denominacji. Są luteranie, tak ewangelicko-augsburski, czyli są reformowani, są metodyści i jeszcze jakieś tam, jeszcze coś tam jest. I oni wszyscy zaprzedali swoje kościoły, oni to wszystko sprzedali, tak jak Judasze, poszli do faryzeuszy i sprzedali swoje denominacje. Nawet 30, powiecie im, nawet 30 srebrników im dzisiaj nie dali. Dzisiaj za darmo sprzedali. Sprzedali się papieżstwo za darmo. Za to, że mają program w polskim radiu, w telewizji, że ich jakiś tam bałwochwalczy kapłan zaprosi gdzieś tam. Tyle. Dla nich Chrystus jest ważny. Tyle ważna, taka jest cena, tak jaka była zapłacona, reformatorzy płacili wysoką cenę za to, co wierzyli, za to, co propagowali, za to ich stanie w opozycji do zła. A dzisiaj nowe pokolenie sprzedawczyków sprzedało te wartości, które dla nich nie znaczyły nic. Ja rozumiem, jeżeli pastor z Kościoła Świątkowego idzie do katolicyzmu, to dlatego, że Kościół Świątkowy dla niego znaczy ile? G. Nic. Zero. Kawałek kupy leżącej na jakiś tak, czy kot zrobił, tyle do niego znaczy jego denominacja. Ja tak rozumiem, bo nie wierzę, że świadomie pastor świątkowy charyzmatycznie, wiedząc skąd przyszedł, wiedząc z jakiego spadł po prostu rzeczy, wiedząc z jakiego bagna Bóg ich wyciągnął, jak oni tam leżą, po prostu kościół świątkowy przestał mieć znaczenie dla nich. Ale oni wciąż tam są, bo oni tam zarobią pieniądze, bo oni próbują być wywrotowcami, bo oni mają plan. I oni próbują po cichutku, żeby to tak naturalnie, wiecie, w cudzysłowie wyszło, że trzeba iść do Światowej Rady Kościoła. Ja wam mówię, biskup wielu jak to się nazywa, tej Krajowej Rady, po prostu Naczelna Rada, to się jakoś Naczelna Rada Kościoła Świątkowego, czy jakkolwiek się to nazywa, wielu z nich pcha w tą kwestię i są tam oprócz tej rady, jest wielu pastorów, którzy rok w rok, te same kiedy obserwuję ekumenizm Kościoła Świątkowego, te same nazwiska się pojawiają i jakieś tam od czasu do czasu co innego się pojawia. Te same nazwiska, kierunek jest jaki oni chcą? Światowa Rada Kościołów. Kierunek Polska Rada Ekumeniczna. I jaki to jest kierunek? Rzym. Tam oni zmierzają. Módlcie się, przeciwstawiajcie się diabłu, gromcie Chrystusa szatańskiego, czyli antychrysta ekumenicznego, tego szatańskiego Chrystusa. Jest napisane, wielu Chrystusów przyjdzie. Pamiętacie, Jezus jak ostrzegał? Znacie te wersety, że wielu inni Chrystusowie przyjdą, powiedzą, że to Jezus przyszedł, o teraz dzisiaj już do bałwanów się można modlić, dzisiaj już nie ma różnicy. Inny Chrystus.